Natomiast mitem jest to, że marihuana nie uzależnia, bo jednak uzależnia w lżejszym stopniu. Powiedzmy, że nie wpływa w takim bardzo destrukcyjnym stopniu na życie tej osoby i otoczenia, w którym ta osoba się znajduje. Łatwiej wyjść z tego uzależnienia niż z uzależnienia od alkoholu czy uzależnienia od opiatów. Ale pojawiają się też pewnego rodzaju takie etykiety ostrzegające, no nie w Polsce, ale Global Drug Survey opublikował takie właśnie etykiety, które pokazują i uświadamiają, że jednak marihuana również może powodować uzależnienie.